Witam Was na moim kanale. Trzeci odcinek serii 4x4 poświęcony lokomotywie SP42. No i tradycyjnie już cztery propozycje. Pierwsza z Google po wpisaniu wychodzi coś takiego. Mamy tutaj na przykład to zdjęcie, które wymaga dużo wyobraźni, ale jest SP42 i widzimy tam wagon 120. Bonanza, no więc raczej się zdecyduje na taki układ. Tu jest inne zdjęcie, być może dwie zwykłe Y2. Zobaczymy, może zrobię jeden taki. W każdym razie dość naturalne zestawienie z piątej epoki i to będzie pierwsza propozycja. Właśnie SP42 i coś z zielono-kremowych wagonów. Propozycja z YouTube'a, bardzo fajna. Kolej z Mateuszem. Popatrzcie na ten film. Jedzie sobie SP42. Jeden ryflak, drugi ryflak i jeszcze taki stary trzeci wagon. Ja myślę, że znajdę go gdzieś tam w historycznych moich wagonach i to będzie propozycja z YouTube'a. Propozycja moja, na przekór wszystkiemu, na przekór temu, że SP lokomotywa, to ona generalnie jest niczym innym jak SM42 plus kocioł grzewczy tam do składów osobowych, więc ja zrobię jakąś kompilację takich gaksów, może takich 401 platform. Może dołożę jeszcze jakąś starą cysternę. W każdym razie jeden skład będzie taki starszego typu i będzie opierał się na wagonach towarowych, mimo SP42. No i czwarta propozycja. Propozycja pojawiała się dwukrotnie, żeby z bochunami to zrobić SP42. Tu mamy na jednej fotografii. W innym malowaniu, pewnie przewozy regionalne i wagony też, jak sądzę, no nie mam niestety. Tu pojawia się w dalszym ciągu to nowsze malowanie. Tutaj mamy bipy plus długi skład, no troszkę za długi jak na moją makietę. Pojawia się po raz kolejny bipa. Pojawia się po raz kolejny bipa, no więc nie pozostaje nic innego jak ten trzeci skład dać z bipą. Niestety nie mam jajecznicy. Będzie coś bliższego temu zdjęciu. Zatem taka u mnie potrójna bipa pojawi się za lokomotywą SP42. O, dokładnie ta bipa zielona. I to będzie czwarta propozycja. No i zobaczymy, która będzie najciekawsza, która wygra. Zatem kończę przy komputerze i przenoszę się na makietę. I jestem już na makiecie. Bohater SP42 na pierwszym planie. Jeszcze silnik wyłączony. A tutaj przygotowane cztery zestawy wagonów. Piętrus, bipa, skład towarowy. Tu wyłania się skład z dwóch ryflaków i jednego bagażowego. I dwa wagony 120A. No i teraz jeszcze po kolei od góry. 120A to oczywiście Pico i numerek 966642, dwie sztuki. Odkładam. Ryflaki. Jeszcze stare, dobre Robo drugiej klasy, dwie sztuki. I uzupełniający je, tak jak na filmie było, wagon bagażowy od Roku. To długie pudło, ja już przeczytam, 64293 PKP, no i nic więcej, ani epoki, jak to Roko często ma w zwyczaju, nic więcej nie opisują. Skład teraz ten kombinowany towarowy, składa się niekoniecznie w kolejności, które będę czytał, ale jednak, Pico Classic 54445 to jest cysterna, ale nie ta, którą tutaj widać, tylko taka z budką hamulcową będzie w dalszym części składu. Tutaj Roko, tym razem
76554 PKP, długi zakryty wagon, ostatni w składzie. Tutaj 1G, niech je to przeczytam, wagon 401KA, czwarta epoka, 58472 od Pico, właśnie ten GAX. Z takiego zestawu Pico podwójnego, jedna cysterna, całość ma numer 76017, czwarta epoka PKP. Dwa wagony i Trix, dwa takie wagony, 24555, dwie platformy z kontenerem polskich linii oceanicznych. No i wreszcie na samym dole potrójny skład Piętrusa. Oczywiście tutaj Riva Rossi rządzi i dzieli. Ten akurat numerek ma taki HRS 4230, zielony BHP BIPA, i to będzie czwarty w zestawieniu. Zatem wracam do stoneczki, plakietka oczywiście w ręce, nie może być inaczej, i funkcje dźwiękowe. Już patrzę, jedynka, włącz, wyłącz, Pico, nie Pico, Rocco, multimouse w ręce i startujemy. No to możemy podjechać pod pierwszy skład. Ło, wyścigowy. Prędkość. No i jeszcze trochę. Zobaczę, czy się sprzęg udał. Udał się, przestawię kamerę i jedziemy. Przed startem jeszcze dwie rzeczy. Zmienimy nastawienie na semaforze. U mnie numer 190 i jest zielone światło. Oddalimy troszeczkę. I pierwszy z czterech składów gotowy do startu. No to patrzę jeszcze na plakietkę. Gdzie tu jakieś trąbki? Dwójka, trójka. Uwaga, dwójka. Trójka. No, potrąbili mi. Jedziemy. Uwaga. Dwa wagony 120A Bonanzy i SP42. To jest pierwsza propozycja z Google zdjęć. W tle bohater kolejnego odcinka, a teraz SP42 i dwie Bonanzy. Propozycja numer 1.
Okej, pierwszy skład przejechał, spróbuję uwolnić teraz wagony. Udało się. Podjeżdżamy stuneczką i podjeżdżamy po drugi skład. Nie przeszło jednak bezboleśnie, bo nie ten sprzęg do wagonu, więc musiałem wyłączyć lokomotywę, przestawić przód do tyłu i teraz dopiero podjeżdżam pod drugi skład. Na semaforze czerwono, zatem jest zielono. Zobaczymy, czy się stoneczka ładnie spięła z wagonami. I próbujemy. Spięła się. Nie ma szans, żeby się spięła. Walniemy mocniej. Uwaga. No dobra. Skład numer 2. Bagażowy starego typu. Plus 2 reflaki. Jedziemy. To przypominam, propozycja z YouTube'a. Ok, wyłączam na chwilę silnik, za chwilę zmiana, stoneczka przejdzie na tor do składu towarowego, sprzęgi Fleischmann krótkie, podobnie jak tutaj, więc w tą samą stronę pojedzie, a do ostatniego składu, do tych bipy od Rivarossi będzie zmieniona znowu kierunek jazdy, zatem przestawiam stonkę i przed nami propozycja numer 3, skład towarowy. Lokomotywa przestawiona, zatem włączamy ponownie silnik. Sekwencja włączania niech trwa, a w tym czasie zmienimy nastawienie tego semafora. 170. Niech miga zielone światełko, stonka jest bardzo nerwowa, więc ją troszeczkę spowolnimy. Wszystko gotowe, skład numer 3, tym razem towarowy. To jest moja propozycja, zatem trąbeczka i wolniutko ruszamy. Jak widzicie, składy nie za długie, tak aby się cztery zmieściły na stacji
i jeden nie zajmował drogi za zwrotnicą drugiemu. Propozycja numer 3 SP42 ze składem towarowym. Ok, trzecia trasa skończona. Spróbuję wypiąć wagon. Stonka uwolniona. I ostatni z bipami będzie przejazd. Ze względu na sprzęgi zmieniłem ułożenie lokomotywy. Sprawdzam. No teraz się akurat zapięło. No to zostało nam jeszcze zmienienie semafora. 160 u mnie. I ostatni skład, czwarty. Potrójna bipa i stoneczka SP42. Ruszamy. A może gwizdek znajdziemy? Znajdziemy. Trochę za późno, ale lepiej późno niż wcale. Jedziemy. Ok, dojechaliśmy do końca. Czwarty skład SP42 i zestaw potrójny bipa. Wyłączam silnik jedyneczka. To tyle w tym odcinku. Przypominam,
seria 4x4, no i znowu widzicie w kadrze wszystkie cztery składy. Który Wam się najbardziej podobał, czekam w komentarzach. Na pierwszym planie Bipa, później towarowy, później z ryflakami i dwie Bonanzy 120A. A wszystko za sprawą tej małej lokomotywy SP42. Żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć.